Vice City is 24 karat gold these days. We send someone down to cut ourselves a nice slice. Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Hubert i zapraszam was na kolejny odcinek gry Grand Theft Auto Vice City. No cóż, lecimy do pułkownika Corteza i policja mnie zaczęła gonić. Lecimy do pułkownika Corteza, żeby zrobić kolejne misje. Lekko tylko nadusiłem na hamulec i już mi obróciło. To dzisiaj chyba mam słaby początek. Najpierw po pistolet. Jak zwykle. Za szybko wbiegłem, znacznik nie zaskoczyło. Dobra, jedziemy. Tommy, come, join me. This looks delicious, eh? Peppy a snout. No, thanks. Tommy, you are like a pompous breeze that has freed me from the stench of corruption. Although I must appear to mourn his passing and carry on with business as usual. This isn't getting me any closer to my money. Tommy, my friend, you are not in liberty now. Here, we do things differently. I will continue with my inquiries, but in the meantime, I have a valuable deal to close. A favor for a friend, Cortez? You're a good friend, Tommy. I knew you would not let me down. I need you to meet a courier who has obtained some valuable technology for me. Okej. Spotka się z kurierem w centrum handlowym. Teraz chyba to jest to centrum tutaj. Tutaj blisko. Nie jest to daleko. No, to jest to centrum tutaj. To małe. Na razie nie potrzebuję uzbrojenia. She's très wet this time of the year. What? Comment? Look, Cortez sent me. Just give me the damn chips. Oh, d'accord. Freeze imperialist American pig that is propriété of a gouvernement français. Hand it over! You American idiot! They followed you here. Okay. Shoot the bullet! You got to do better, Mr. Snell. Yeah. Dobra, trzeba sobie porwać ten motocykl. Oje, wow, ale dostałem. Jedźmy tam do tego centrum jeszcze handlowego na chwilę. Może tam jeszcze będą ci antyterroryści, bo chciałbym trochę broni złapać. Oni wiem, że na pewno mieli. Lecimy do tego Corteza. Thank you.
Tu się obawiam, żeby mi w koło nie... Wow! Zapomniałem. Dobra. Wsiadam motor! I prawie zostałem z niego zrzucony. No jeszcze 3 gwiazdki. Myślałem, że będzie jakaś cutscenka, a tu nic. Dobra. Bierzemy motor, jedziemy się zapisać i ruszamy za chwileczkę z kolejną misją. Dobra, na razie się skupmy na misjach u Corteza i po tej misji wtedy... Po tej misji wtedy zrobimy dalej po prostu tą budkę telefoniczną. No cóż... Ach! Spadłem. Myślałem, że no w sumie no, nie sądziłem, że mi się uda, ale miałem taki cień nadziei, że może... W sumie przed kolejną misją by trzeba było odnowić sobie tą kamizelkę. To czy ja dobrze pojechałem? Chyba nie. Broń, bo mam tu bliżej. I lecimy po apteczkę. Op. Nie apteczkę, tylko kewlar. No ale przynajmniej dobrze, że to jeszcze przed wzięciem nowego armora niż po. Bo bym się wkurzył, gdyby okazało się, że i leciałem w słup i przewróciłem się i straciłem część nowej kamizelki. To już było specjalnie, naprawdę. Ta gra się wzięła na mnie. Tomas, I appreciate your coming. Forgive me for getting straight to business. Diaz has asked me to oversee a minor business transaction. Let's hope it goes better than last time. Which is why I thought of you, my friend. I've dropped some protection at the multi-story car park. Pick it up, then go and watch over Diaz's men at the drop-off. Gracias, amigo. Diaz, huh? Apparently that angry midget runs this madhouse. Let's see what that creep has to do with things. Jedź na parking, weź broń. Jestem ciekaw, bo już nie pamiętam, co to była za broń, ale jest okazja do zdobycia dodatkowego uzbrojenia. Dlatego niezwłocznie się tam udaje. Nie w tą stronę skręciłem. W tą stronę skręciłem, oczywiście. I Lance Vance.
hogging all the action, I see. Look, you want to do something other than just shadowing me everywhere? Why don't you come along and show me if you're any use? I might just do that. The name's Lance, by the way. Tommy Vercetti. Let's go. A ja, to jest ta misja. Powiem szczerze, nawet trochę głupia, bo... Głupia na ochronie w tych głupków obydwu. Cortez's new gun. Until more gainful opportunities arise. They'll be here any minute. We both better get a good vantage point. Okay, I'll take the balcony. You get the roof across the yard. Na szybko muszę zmniejszyć czułość. Dziwne, nie zapisały mi się ustawienia czułości. Ach. Nie pamiętam, właśnie. To jest to, że nie pamiętam właśnie, co trzeba było zrobić. Czy czekać na nich, czy nie. No i dupa. Serio? Ja teraz za wolno. Panie... Trójkę zostawię. Teoretycznie to jest mniej więcej te czasy, jak była myszka kulkowa już nie, ale te pierwsze laserowe myszki bardzo wolne. Także to jest mniej więcej ten deseń. Abym przejechał gliniarza jeszcze. A, zapomniałem, że tu nie mam armora pełnego. No dobra, trudno. Tego pominąć. Hogging all the action, I see. Look, you want to do something other than just shadowing me everywhere? Why don't you come along and show me if you're any use? I might just do that. The name's Lance, by the way. Tommy Vercetti. Let's go. Dobra,
Na serio? Cortez's new gun. Until more gainful opportunities arise. They'll be here any minute. We both better get a good vantage point. Okay, I'll take the balcony. You get the roof across the yard. Oye, chico, eso no pude ser. Szybki. Najlepsze jest to, że nie było żadnego typowego snajpera. Zawieźć jaktówkę do Diaza. Dobrze, daleko nie odjechał już. Nie muszę tak daleko czołować. I live! Take heads! And it's all down to you. What is your name? Tommy. I see you soon, amigo, I think. Lens jak zwykle zniknął. A ja co sobie wezmę? Ja chcę kubańczyków. Działa jeszcze to? Działa. Dobra. Koniec zabawy. Tommy, it's Ricardo Diaz. I want to thank you for looking out for me, my man. I heard that prick Cortez, he said you're the real deal, my friend. Will you not come see me? I need a guy like you. All I have now is dickheads. Dickheads everywhere, yo. I make you real rich. Mamy nowy kontakt. Może trochę w sumie niechciany przeze mnie, bo to Ricardo Diaz. Ale kontakt to kontakt, jakby nie patrzeć. Nic, zajmiemy się teraz tą budką. A na następny dzień... na czwartek, na kolejny dzień... Zrobimy sobie misję u Alvareza. W razie to jest jedyna nasza meta. Bez garażu. Także tego auta i tak sobie nie zachowam. Ale pojeżdżę sobie.
Ale wybrnąłem. Mamy telefon. Nie wiem, czy tutaj nie będzie to z tym zdjęciem, ale nie jestem pewien. My compliments on a job well done, Mr. Teal. My client was very pleased. I have more work for you, with a more hands-on approach. Your next job is taped under the phone. No właśnie, zabić żonę, to jest chyba... O kurde, pogitemy go. Jak wyhamuję, to jest ten moment. A, to moje auto się teraz pali. Serio? Oj, nie zdążę uciec. Dobra, misja wykonana. I tyle z mojego kubańskiego samochodziku. Zrobił boom. No cóż. Dobrze. Weźmy sobie Sentinela. Bardzo lubiłem to auto za czasów mojej częstszej gry w GTA. Nie wiem dlaczego, po prostu podobało mi się z wyglądu i dlatego tylko. I może swoimi wartościami jezdnymi też dawała dużo rady. Rajdę. Jedziemy. No to teraz kierunek Alvarez. A jednak w sumie nie Alvarez. Bo teraz tak patrzę na czas, że właśnie już mija czas naszego dzisiejszego odcinka. Ja sobie tu zaparkuję, żeby móc ze spokojem pożegnać się z wami. Dziękuję wam bardzo serdecznie za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Dzisiaj była zdradliwa żona, którą trzeba było się pozbyć. No i dostaliśmy dzisiaj nowy kontakt w postaci Ricardo Diaza. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Część z was wie, że Ricardo Diaz to jest podła świnia. Ale nie spoileruję wam dalej. Dziękuję wam jeszcze raz za obejrzenie tego odcinka. Trzymajcie się, na razie i cześć!